dobry Państwu, dzień dobry wszystkim widzom i słuchaczom kanału Układu Sił. Z nami jest dzisiaj po raz pierwszy dr Dariusz Materniak, portal polsko-ukraiński. Kłaniam się, dzień dobry. Dzień dobry. Przetasowania na Ukrainie, przynajmniej w najbliższym czasie, mogą nastąpić w związku z ogłoszeniem terminu wyborów prezydenckich, a przynajmniej może nie terminem, przepraszam, może powinienem doprecyzować, ale z wolą przeprowadzenia takich wyborów. Pojawiły się głosy, że Zełenski chciałby, żeby takie wybory się odbyły w przyszłym roku. To dobrze czy to źle? No tak naprawdę o wyborach, o wyborach prezydenckich, o tym, że one się powinny odbyć, no to szczerze powiedziawszy, to było słychać tą dyskusję jeszcze przynajmniej przed wakacjami, czyli gdzieś w maju, czerwcu jeszcze tego roku można było usłyszeć takie sugestie, takie rozmowy na ten temat, że zbliża się ten termin konstytucyjny na Ukrainie wyborów prezydenckich i że należałoby te wybory przeprowadzić, no to, bo to bodajże chyba 5 lat temu, prawie 5 lat temu, bo kadencja prezydenta na Ukrainie wynosi 5 lat, to chyba też był marzec 2019 roku, kiedy Wołodymyr Zełenski został wybrany w tych wyborach na prezydenta. No i teraz minęło 5 lat, kadencja się kończy, no ale tak naprawdę poza tym, że się o tym dyskutuje, to zawsze przy okazji padają i bardzo słusznie, że bardzo logiczne pytania padają co do tego, w jaki sposób tak naprawdę przeprowadzić te wybory, przeprowadzić nie tylko, może nawet nie samą kampanię wyborczą, no bo to teoretycznie pewnie dałoby się jeszcze jakoś zrobić, nawet ograniczając to tylko do mediów, czy mediów społecznościowych nawet. Chociaż też by było to pewne nowum, jeśli chodzi o proces wyborczy na Ukrainie. Jak to zrobić w tych warunkach cały czas toczącej się wojny? No bo cały czas wojna się toczy, cały czas mamy sytuację taką, że mamy wymianę ognia, mamy ostrzały, ataki rakietowe, ataki dronami i tak dalej. No i to nie tylko w tym regionach, które są bezpośrednio objęte walkami wzdłuż linii frontu, no ale tak naprawdę na całym terytorium Ukrainy. Tym bardziej teraz, tym bardziej w sezonie tym jesienno-zimowym, który już nam się zaczyna, kiedy już się zaczęły i prawdopodobnie będą z coraz większą intensywnością trwały ataki na infrastrukturę energetyczną także Ukrainy, podobnie jak to miało miejsce w zeszłym roku, zeszłej zimy. No i podstawowe pytanie jest takie, jak w tej sytuacji przeprowadzić już nawet samo głosowanie, nie ryzykując zdrowia, życia osób, które byłyby w te wybory zaangażowane, czyli członków komisji wyborczych, no i samych wyborców przede wszystkim. No na ten moment tak naprawdę moim zdaniem no zwyczajnie po prostu nie da się tego zrobić i jeżeli by rzeczywiście do tego głosowania doszło, no to byłoby to obarczone naprawdę bardzo wysokim, no skrajnym ryzykiem ze strony, skrajnym ryzykiem, które by tutaj obejmowało no przede wszystkim samych wyborców i komisji wyborczej i samych wyborców. Czy są osoby poza Zełenskim, które miałyby ambicje właśnie prezydenckie? Szczerze powiedziawszy, trudno byłoby mi kogoś takiego wskazać w tej chwili tak na poważnie. No na pewno były prezydent Poroszenko, jeżeli kogoś można byłoby wymieniać, to pewnie jego. Pewnie jego by tu można było wymieniać jako potencjalnego kontrkandydata. Natomiast czy on byłby skłonny faktycznie startować teraz w tym momencie? Wątpię. To samo dotyczy też innych polityków, którzy pewnie by może takie ambicje mieli, no ale w tych warunkach wojennych, w warunkach jednak, przepraszam, mimo wszystko wysokiego nadal poziomu popularności, wysokiego poziomu zaufania do prezydenta Zełenskiego, który jednak się cieszy tym wsparciem społecznym na bardzo wysokim poziomie. No może nie takim jak w pierwszych miesiącach, tak? Już trochę się wydarzyło od tego czasu. Może nie wszyscy byliby mu skłonni w tym momencie poprzeć go aż tak bezkrytycznie, jak to było na samym początku, ale mimo wszystko nadal ciężko byłoby pewnie znaleźć kogoś, kto byłby skłonny jednak w takiej kampanii wyborczej przeciwko Zełenskiemu wziąć udział, no tym bardziej znowu ze względu na toczącą się wojnę.
tutaj wiadomo, że kampania wyborcza to jest już polityka, to jest czysta polityka, to jest, są często zarzuty, to jest wyciąganie pewnych, zwłaszcza rządzącym, pewnych takich czy innych sytuacji, również porażek, również wątpliwych decyzji, które zostały podjęte w tej kadencji, która się kończy. No i to znowu jest bardzo cienka granica w tych warunkach wojennych. No, czy to jeszcze jest kampania wyborcza, czy to już byłaby zdrada stanu w sytuacji, gdy w kraju toczy się wojna? No, też przepisy ukraińskie raczej tego chyba nie regulują aż tak bardzo precyzyjnie, więc ciężko by było tutaj postawić jakąś granicę. A trzeba też pamiętać o tym, że jeszcze wracając do samych uwarunkowań, na Ukrainie cały czas obowiązuje stan wojenny, czysto formalnie. Mamy normalnie godzinę policyjną każdej doby. No i znowu są te wszystkie regulacje, które związane ze stanem wojennym, które no, de facto uniemożliwiają i przeprowadzenie wyborów, i realizowanie normalnej kampanii wyborczej. Więc no, to jest znowu kolejny argument na rzecz tego, że przeprowadzenie tego głosowania, kampanii wyborczej, głosowania w tych warunkach, no ono byłoby wręcz nieprawdopodobne. Zastanawiam się, jak wyglądałoby technicznie, na jakich terenach, w jakich regionach, bo jeżeli przeprowadzić wybory, to oczywiście w jakiś sposób mieć wpływ na to, co się dzieje na terytoriach okupowanych. Nieprzeprowadzenie wyborów mogłoby być jakimś sygnałem dla Rosji, albo właśnie pożywką dla rosyjskiej narracji. Popatrzcie, tutaj lokale wyborcze się nie otworzyły. Znaczy, no tak było w zasadzie w tym okresie między 2014 a 2022 rokiem. Wtedy się odbyły się kilka razy wybory, dwa razy parlamentarne, raz do władz lokalnych, no i raz prezydenckie. No i oczywiście na terenach, które pozostawały wówczas pod okupacją, czyli na Donbasie i na części Donbasu, na obszarze tak zwanych republik ludowych Doniecki i Ługańskiej, no i na okupowanym Krymie oczywiście, to głosowanie się nie odbyło. Siłą rzeczy nie było go jak zorganizować. Oczywiście rosyjska propaganda no, w jakiś sposób tam z tego powiedzmy sobie, że korzystała, no ale tak na pewno no, to nie było jakoś szczególnie widoczne, no też nie było jakoś skuteczne, nie miało to większego wpływu tak naprawdę na proces wyborczy na samej Ukrainie. W tym momencie problem jest jeszcze jeden, jeżeli byśmy chcieli teraz, mówimy o tym, gdzie te wybory organizować. Oczywiście no, pewnie łatwiej by to było zrobić na przykład we Lwowie, na zachodzie kraju, niż powiedzmy w Kramatorsku, czyli praktycznie na linii frontu, gdzie codziennie praktycznie rzecz biorąc mamy ostrzały, czy na przykład w Chersoniu, który w ogóle jest dzień w dzień co kilka godzin faktycznie ostrzeliwany. I to jest jakby jeden problem. Drugi problem jest znacznie poważniejszy. Trzeba zadać, byłoby zadać, nawet na tych terenach, które teoretycznie nie są pod stałym ostrzałem, nie są pod okupacją, to w tym momencie trzeba zadać pytanie co do tych obszarów bardzo istotne. To znaczy, gdzie są wyborcy? Gdzie są ludzie, którzy zamieszkują na przykład na stałe gdzieś w Charkowie, czy powiedzmy w Krzywym Rogu, czy w Odessie. Oni mogą w tym momencie być równie dobrze w Kijowie, we Lwowie, gdzieś na zachodzie Ukrainy, mogli wyjechać w ogóle z kraju i jeszcze nie wrócili. W Polsce mamy osób, które wyjechały z Ukrainy w okresie w tym już wojennym, jako uchodźcy, przynajmniej ponad 2 miliony. Z tego część to są dzieci, osoby poniżej 18 roku życia, ale co najmniej milion z kawałkiem to są jednak osoby dorosłe, które mogłyby głosować. Tylko pytanie, gdzie oni mają głosować? No bo zorganizowanie głosowania za granicą dla miliona ludzi na przykład, czy już w Polsce oczywiście więcej, ale o takich liczbach mówimy, no jest praktycznie to rzecz biorąc nierealne, no bo jest to konieczność zorganizowania lokali wyborczych, kart do głosowania, przewiezienie ich w jedną stronę, w drugą. No cała logistyka z tym związana, czy to w samej Ukrainie, czy poza nią, no tutaj znowu tworzy bardzo poważne problemy, które bardzo ciężko byłoby pokonać. Na ile skonsolidowany dzisiaj jest obóz prezydenta Zełenskiego? Bo tutaj dużo, dużo komunikatów również, które przenikają do międzynarodowych mediów.
Znaczy, wydaje mi się, że nadal dość mocno jest, można powiedzieć, zjednoczona ta partia wokół prezydenta. No, siłą rzeczy w tych warunkach, jakie mamy, no każdy, kto próbowałby się jakoś tam szczególnie mocno wyłamywać, no nie mógłby liczyć ani na szersze wsparcie, ani na to, że jego jakieś tutaj postulaty byłyby wysłuchane, czy nie zostałyby znowu uznane za jakąś formę zdrady, działania na szkodę kraju. Cały czas jednak poziom, czy to w partii, czy w społeczeństwie, mimo wszystko tego zdyscyplinowania jest dość duży. I to pewnie się nie będzie zmieniać przynajmniej do końca wojny, który też nie wiadomo kiedy nastąpi, nie wiadomo w jakiej formie nastąpi. Oczywiście, jeżeli będziemy mieli jakiś moment, kiedy będzie jakieś, czy to zawieszenie broni, czy jakiś traktat pokojowy, chociaż według mnie to raczej należałoby liczyć na to pierwsze i to raczej w jakiejś takiej wątłej formie, jeżeli w ogóle miałoby dojść do jakiegoś wstrzymania walk, to raczej na mocy jakiegoś tymczasowego wstrzymania operacji wojskowych. No może wtedy, jeżeli sytuacja się uspokoi, może wtedy i wtedy pewnie pojawią się te różnice zdań, te konflikty, czy to w samej partii prezydenta pojawią się te konflikty, czy to w samej partii prezydenta, czy generalnie pojawi się jakaś wola przeprowadzenia jakiejś weryfikacji, rozliczeń, oceny tych wszystkich decyzji, które podejmowała administracja prezydenta Ukrainy przed wojną, czy na początku wojny, czy w czasie jej trwania. Ale to w dalszym ciągu nie jest ten moment. W dalszym ciągu jednak dużo poważniejszym problemem z punktu widzenia Ukrainy, Ukraińców jest to na przykład, że zbliża się zima. Że będą prawdopodobnie, już się zresztą zaczęły częściowo, ale że będą ostrzały infrastruktury energetycznej. No, to są sprawy, które są w tym momencie na pierwszym miejscu. To jeszcze zapytam, bo ta energetyka już padła wielokrotnie. Już jakoś w jakiś sposób ukraińskie niebo jest bezpieczniejsze niż rok temu? Ukraińcy odrobili lekcje na najbliższe miesiące? Wydaje się, że tak. Wydaje się, że zdecydowanie jednak jest pod tym względem przygotowania do tego okresu zimowego sytuacja jest lepsza niż była rok temu. Przede wszystkim jest więcej systemów obrony przeciwlotniczej, więcej pod względem jakby liczbowym, to znaczy więcej, jeśli chcielibyśmy je policzyć, to jest więcej poszczególnych elementów systemów obrony przeciwlotniczej, więcej baterii, wyrzutni rakietowych, więcej systemów artylerii lufowej, które mają bronić tych poszczególnych elementów tej infrastruktury. To są też systemy nowocześniejsze. W zeszłym roku o tej porze ta obrona opierała się tak naprawdę o poradzieckie, co prawda modernizowane, ale jednak poradzieckie zestawy S-300 i Buk. Obecnie tych systemów jest więcej. Są to przede wszystkim te dostarczone z zachodu, amerykańskie Patriot, NASAMS czy niemieckie Iriste. I jednak wydaje się, że ten poziom pokrycia obszaru tymi środkami przeciwlotniczymi jest jednak dużo większy, dużo bardziej szczelny. Natomiast też i te obiekty infrastruktury energetycznej, czy to elektrociepłownie, czy poszczególne, na przykład stacje transformatorowe, elementy sieci przesyłowych, one też są lepiej zabezpieczone. To zresztą widać, ja w zeszłym tygodniu miałem okazję jechać pociągiem między Lwowem a Kijowem i po drodze widać, że każda praktycznie rzecz biorąc taka stacja jest w jakiś sposób już albo już zabezpieczana jakimiś środkami typu na przykład siatki, które mają zabezpieczać, łapać drony, żeby po prostu one nie detonowały bezpośrednio na samej na przykład stacji transformatorowej, a ta trochę dalej.
Czy to są takie betonowe konstrukcje, czy takie wielkie worki z piaskiem. No, w różny sposób się to robi tam, gdzie jest jakaś możliwość, żeby takie zabezpieczenia stworzyć, tam one są tworzone. Rok temu tego nie było. Rok temu dopiero próbowano w trakcie jakoś zabezpieczyć z lepszym lub gorszym skutkiem. Teraz te działania są już podejmowane wcześniej, już widać, że albo są zrealizowane, albo się zbliżają się po prostu do końca już. No, tym bardziej, że już mamy faktycznie początek listopada, więc to jest też ostatni moment, żeby takie prace przeprowadzić. Jeszcze pytanie, czemu służy właśnie publikacja tego typu materiałów jak generała Załużnego? Wydaje mi się, że trochę zbyt, znaczy może nie, że zbyt wielkim echem to się rozeszło, no bo trudno jakby nad tym zapanować, ale trochę chyba za bardzo w mediach polskich, ale chyba nie tylko, no bo na zachodzie też, w zachodnich mediach też była taka atmosfera trochę, no. Niemalże szoku, że oto w tym momencie występuje szef Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy i mówi, że wojna jest, grozi im i impasem i po prostu przejściem do fazy jakiejś wojny pozycyjnej. No, trochę jakby ja tego nie rozumiem, tego zdziwienia, tego zaskoczenia ze strony tutaj komentatorów, prawda, w mediach, no bo przecież taka sytuacja faktycznie ona ma miejsce w zasadzie od kwietnia 2022 roku. To znaczy, to jest pewnego rodzaju impas. Jest pewne, wtedy, w momencie, kiedy Rosjanie zostali zmuszeni do wycofania się spod Kijowa, Czernichowa i Charkowa, ta linia frontu ustaliła się mniej więcej na poziomie tych terenów, które oni wówczas zajęli, i od tego momentu te przesunięcia są tak naprawdę niewielkie. Nie licząc tego obszaru wokół Izjumu i prawda, Chersonia, faktycznie ta linia frontu się nie zmieniła. Te potencjały obu stron są w miarę zrównoważone. Rosyjskie dzięki potencjałowi w Federacji Rosyjskiej, ukraińskie te obszary zajęte, kontrolowane przez Ukrainę są utrzymywane w dużej mierze dzięki pomocy materiałowej krajów zachodnich. Natomiast ta pomoc w dalszym ciągu nie jest tak duża, a i Ukraina też nie posiada środków własnych, to znaczy przede wszystkim potencjału ludzkiego, żeby skutecznie odbić w krótkim czasie, zwłaszcza te wszystkie tereny, które zajęła Federacja Rosyjska w ciągu nawet tych ostatnich 2 lat, nie mówiąc o Donbasie czy o Krymie. Trzeba pamiętać, że to jest bardzo trudne zadanie, że teoretycznie być może można, strona ukraińska mogłaby sobie pozwolić na jakieś bardziej agresywne ruchy, ale to jest tu problem, o którym wiadomo od bardzo dawna, w zasadzie od pierwszego dnia tej fazy wojny. Ukraina ma mimo wszystko mniejsze zasoby, dużo bardziej ograniczone zasoby niż Rosja, zwłaszcza zasoby ludzkie. Nie może sobie pozwolić na jakieś bardziej agresywne działania, bardziej agresywne ataki, ryzykując przy tym utratę tych zasobów, no bo nie wiadomo, jak długo potrwa ta wojna, nie wiadomo, jak długo to potrwa, jak będzie się toczyć i po prostu strona ukraińska musi dużo bardziej oszczędzać, mówiąc wprost, te swoje zasoby, te swoje możliwości niż Rosja, która, no, dla której często się mówi, że ten zasób ludzki jest akurat najmniej po prostu cennym, co zresztą nie jest żadną nowością, jeśli spojrzeć na inne konflikty, w które zaangażowana była Federacja Rosyjska w ciągu ostatnich kilkunastu, kilkudziesięciu lat. Więc to, o czym powiedział generał Załużny, no jest, to jest po prostu stan faktyczny od dłuższego czasu, od przynajmniej kilkunastu miesięcy i to się nie zmieni. No bo takie są, a nie inne są uwarunkowania tego konfliktu. I bardzo trudno będzie o jakiś duży, szybki przełom. Oczywiście wszyscy by sobie tego, po naszej stronie, że tak powiem, frontu, wszyscy by sobie tego życzyli, żeby taki przełom się pojawił. No ale jednak nadal jest to w sferze mimo wszystko myślenia życzeniowego niż realnych możliwości przeprowadzenia takiej operacji, która byłaby jakoś szczególnie błyskotliwa,
nie pozwoliłaby w krótkim czasie zakończyć tą wojnę. No, to jednak jest political military fiction, a nie realia tego konfliktu, z którym mamy do czynienia na co dzień. Bardzo dziękuję za dzisiejszy komentarz. Państwu dziękuję za odsłuchanie realista, tak? Co do konfliktu na Ukrainie. Dariusz Materniak, kłaniam się. Dziękuję.